Od samego początku powstania spółki w szpitalu jest prezes zarządu jednoosobowy, jest dyrektor do spraw medycznych, który został powołany od 2 stycznia 2013 roku i wolne stanowisko było do tej pory zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-technicznych. No, czyli do tej pory obyło się bez tego stanowiska i bez dodatkowej osoby. Skąd decyzja, aby taką osobę przyjąć? Tak, ponieważ jesteśmy w roku bardzo trudnym dla nas. Przygotowujemy się do rozbudowy szpitala, o czym wszyscy wiemy. Jesteśmy w trakcie informatyzacji i prawdopodobnie będziemy również musieli dokonać certyfikacji ISO w szpitalu i w poradniach, z czym wiąże się bardzo dużo pracy, bardzo dużo odpowiedzialności i nadzoru nad dokumentami, które będą powstawać w trakcie certyfikacji. No dobrze, to ja dopytam, na ile to jest merytoryczna, na ile polityczna decyzja? Powiem tak, został zatrudniony pan Robert Florczak, który był specjalistą do spraw administracyjnych w MSC. Zajmował się sprawami technicznymi, administracyjnymi. W związku z tym no, ma jakieś doświadczenie pracy w spółce. Został zatrudniony na rok czasu, ponieważ kadencja zarządu spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2015 roku. Jak Państwo widzicie, 3 lata szybciutko mija. W związku z tym Zgromadzenie Wspólników będzie podejmowało decyzję, czy zostawić zarząd jednoosobowy i kto będzie w zarządzie jednoosobowym, czy też rozszerzyć zarząd o zarząd kolegialny. W związku z tym pan Florczak został zatrudniony na rok. A ponieważ, tak jak mówię, przed nami bardzo ważne zadania do realizacji, pan Florczak będzie nadzorował zarówno dział administracyjno-techniczny, jak i finansowo-księgowy, ponieważ musimy wiedzieć i zaplanować, skąd mamy wziąć środki. Jeżeli będziemy ubiegać się o środki unijne, w związku z tym będzie również nadzorował przygotowywanie samego wniosku dotyczącego pozyskania środków unijnych. Ja zapytam może, dlaczego właśnie Robert Florczak, bo do tego zmierzała z pani Anię Perka. I